System chodzieckich rowerów miejskich ma nową stację w Podaninie. To 24. miejsce, gdzie można wypożyczyć lub zostawić jednoślad. Specjalny stelaż stanął w samym środku wsi. Można tam ulokować nawet 5 rowerów. Tam może zjechać i więcej, jak mieszkańcy będą zabierali z chodzieży, będą jechać, to będą tam rowery parkować. Staram się zawsze tak, żeby na każdej stacji rowery były. Z systemu korzysta już ponad 5 tysięcy użytkowników. Równie popularne są rowery w ogóle. W regionie powstają nowe ścieżki i infrastruktura dla jednośladów. Jeździe rekreacyjnej sprzyjają też walory przyrodnicze, lasy czy jeziora. Najważniejszy jest jednak ruch. Zdrowie, jeszcze raz zdrowie. Ruszać się jak najczęściej i jak najwięcej. Ja jestem z chodzieckiego towarzystwa rowerowego. My mamy wspólne treningi w środę. Ja muszę jeździć rowerem. Ja nie mam wyjścia. Przez lekarza nawet, że dużo jeździć, bo ja na nogi nie mogę. Według Światowej Organizacji Zdrowia nawet 5 godzin jazdy na rowerze w ciągu tygodnia pozwala osiągnąć lepsze samopoczucie. Podczas tej aktywności w mózgu uwalniają się endorfiny, czyli hormony szczęścia. Spokojna jazda poprawia koncentrację i polepsza jakość snu. To nie wszystkie korzyści z rowerowej aktywności. Wiadomo, że jazda na rowerze poprawia wydolność układu mięśniowego, mięśni nóg, pośladków, brzucha oraz układu oddechowego, co ma korzystny wpływ w późniejszym okresie starzenia się. Ma też doskonały wpływ na układ nerwowy. Tak jak każda aktywność, tak i jazda na rowerze dla niektórych wiąże się z ryzykiem. Na zbyt wielki wysiłek muszą uważać osoby zmagające się z chorobami serca i płuc. Rowery są dziś używane nie tylko do rekreacji. Coraz częściej jednośladami jeżdżą dostawcy jedzenia, a także policjanci. Od kilku lat nasi policjanci, głównie dzielnicowi, wyjeżdżają w tak zwane patrole rowerowe i jeżdżą wokół Jeziora Miejskiego, Jeziora Karczewnik, ale nie tylko, odwiedzają także parki, skwery. Rowery oraz sami policjanci są odpowiednio oznakowani. Warto mieć na uwadze także własne bezpieczeństwo. Każdy rowerzysta powinien być wyposażony w kask i ochraniacze na łokcie i kolanach.